Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Lajpera, to są życzenia świąteczne, jakie dla Was chciałem nagrać z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. W sumie zbliżających się dla Was już praktycznie są święta, nagrywam to 23, więc Wy pewnie będziecie mieli to jutro rano albo dzisiaj wieczorem, jeszcze zobaczymy. Wyjątkowo życzenia, wyjątkowo nagrywam w ogóle film z niezbetonowego Poznania, z mojej rodzinnej miejscowości, który naprawdę ślicznie. W sumie szkoda, że nie jest tak na co dzień, ale no cóż. Co w te święta Wam życzę? No, życzę Wam na pewno spokojnych, bogatego gwiazdora, bogatego worka prezentów, tak? Czy jakokolwiek tam sobie wymarzyliście. Życzę Wam tego, żebyście spędzili te święta ze swoją rodziną. Nie z komputerem, nie z Facebookiem. Chociaż no wiadomo, trochę nigdy nie zaszkodzi, ale na pewno wykorzystajcie ten czas dla swojej rodziny. To na pewno ważne, jeżeli już nie mieszka ze swoimi rodzicami i tak dalej. Kiedy się ich widzi tak naprawdę raz na jakiś czas. Jeżeli ciągle z nimi mieszkacie, no to też trochę inaczej. Ale na pewno warto korzystać z tego czasu, dopóki go macie. Nowy rok. Nowy rok już za tydzień, tak? Za tydzień i jeden dzień będzie Sylwester. Życzę Wam naprawdę szampańskiej zabawy, takiej niezapomnianej. Chociaż z zapominaniem to akurat podczas Sylwestra różnie. Ale to inny temat. No i postanowienia noworoczne, tak? Żeby po raz pierwszy może, tak? Przez całe życie, jak sobie tam postanawiacie, żeby weszły w końcu w życie i od tego pierwszego naprawdę się ich trzymać. Nie tylko do Sylwestra, tak? Do sylwestrowej nocy, że od przyszłego roku tam to i to i to. Ale żeby naprawdę się tego trzymać, żeby coś tam się zmieniło w waszym życiu na lepsze, przynajmniej albo na tak, jak sobie zakładacie, nie? To dużo mówić. Jeżeli jesteście youtuberami, no to życzę Wam oczywiście wielu subskrypcji, wielu wyświetleń filmów, wielu lajków pod filmami, żebyście w końcu dostali partnera, jeżeli go jeszcze nie macie, a o nim marzycie. Żeby hajs się z tego YouTube'a zgadza, bo to jest rzeczywiście gruby hajs. No i co? Mam nadzieję, że w przyszłym roku poznam kolejnych świetnych youtuberów. W tym roku poznałem kilku, nawiązałem kilka fajnych znajomości. Widzę, jak te kanały się rozwijają. Naprawdę jest fajnie. Taka ta mała scena polskiego YouTube'a. Ktoś tam sobie żyje swoim życiem. Jest naprawdę fajnie. Co tu dużo mówić? Rok się skończył. Mam nadzieję, że przyszły będzie lepszy, chociaż trochę lepszy niż ten 2013. Chociaż on nie był jakiś zły, wiadomo, mógł być lepszy. Pewnie zależy od osoby, jaki on tam był. W każdym razie, jeżeli kolejny będzie lepszy od tego, to na pewno będzie dobrze. No i życzę Wam, aby Wam się wszystkie marzenia tak spełniły. Żeby tam te święta były naprawdę spokojne, żebyście się nie musieli się niczym martwić, żadnymi studiami, żadną pracą, żadnymi innymi problemami. No i dziękuję Wam jeszcze, że jesteście na moim kanale, że oglądacie moje filmy. Czasem uda Wam się napisać jakiś komentarz, czasem uda Wam się do końca obejrzeć, a chociaż do połowy jakiś film, zlajkować. To na pewno miłe. Nie ma Was z wielu, ale na pewno kilka jest tych osób, które tam jednak są gdzieś tam sobie egzystują i coś tam zlajkują, coś tam napiszą, coś tam obejrzą. Także pozdrowienia dla tych wszystkich aktywnych i tych nieaktywnych, którzy tylko weszli, tylko aby obejrzeć te życzenia. Chociaż to jest miłe. Mam nadzieję, że również Wam będzie miło z tej strony, że Wam składam takie życzenia. Nie chcę tu dużo mówić. Do zobaczenia w przyszłym roku, bo w tym raczej już mi się nie da niczego innego wrzucić. Wyjeżdżam na Sylwestra w góry. Teraz jestem u mojej rodziny na świętach. Więc tutaj też raczej nie mogę nic nagrywać szczególnego. No może oprócz tych życzeń, które nagrywam, jak widzicie, w plenerze, chociaż to jest naprawdę ślicznie, więc mógłbym w sumie tutaj robić let's play'e. Chociaż tutaj dookoła mi to hałasują jakieś piły mechaniczne, ludzie tną drewno, ale wszystko ma swój klimat. No to tyle, do usłyszenia w przyszłym roku. Mam nadzieję, że już wszyscy z postanowieniami noworocznymi, tak, każdy będzie miał 10 tysięcy subskrypcji. Będzie miał ileś tam nie wiadomo ile wyświetleń, ileś lajków pod filmami, każdy będzie robił zloty swoich fanów, no i wszyscy na PGA, tak, będą się spotykać i będą sobie rozmawiać, jak to tam fajnie nie jest na YouTubie, tak, co nie było też w tym roku. Tyle, do usłyszenia, jeszcze raz wesołych świąt.